Niepewna utrzymania w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim w 33. kolejce podejmuje walczącą o podium Legię Warszawa. Ostatni domowy mecz Dawida Szulczka w roli szkoleniowca Warty. To i kibice podziękowali temu trenerowi, ale to Legia w pierwszych minutach jest groźniejsza. Elitim Dogualaj nie doszedł do tej piłki. Maciej Rosołek. To była naprawdę dobra okazja ku temu, aby legioniści objęli prowadzenie. Chwilę później rzut rożny, Josue Radovan-Pankow, 1-0, Legia prowadzi. Bardzo dobre uderzenie głową Radovana-Pankowa, Adrian Lis tylko odprowadził piłkę wzrokiem, ale co ciekawe, to pierwszy gol Legii Warszawa w tym sezonie zdobyty po rzucie rożnym. A mamy już, przypominam, 33. kolejkę. Warta próbuje odpowiedzieć. Strzela były piłkarz Legii, Michał Kopczyński, ale nad poprzeczką. A teraz ponownie legioniści i Josue. Josue przed polem karnym do Guala. Marge Gual broni Adrian Lis. Legia miała przewagę, stworzyła sobie kilka niezłych sytuacji podbramkowych, ale wciąż tylko 1-0. Jeszcze Elitim, Jürgen Elitim popatrzył do Marka Guala, no ale ten strzał głową nie mógł zaskoczyć golkipera Zielonych. Do przerwy zatem 1-0 dla Legii Warszawa. W drugiej połowie goście kontrolowali wydarzenia na murawie, niezbyt często atakowali, ale też na niewiele pozwalali gospodarzom. Kajetan Schmidt i po dosyć chaotycznie rozegranej akcji uderzenie Eppela obok słupka. No, gdyby trafił w bramkę, Kasper Tobiasz mógłby mieć poważne problemy, a tak to piłkarze Warty tylko złapali się za głowę. Z dystansu, z rzutu wolnego próbuje Josue, ale jak to się skończyło, no to widzimy. Jednak lepszych sytuacji długimi momentami w tym meczu nie było. Jeszcze Kajetan Schmidt. Kajetan Schmidt w swoim stylu. Świetny dribbling, ale zablokowany przez Jana Ziółkowskiego i nie ma nawet celnego strzału. Ostatecznie Legia Warszawa wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań 1-0. To oznacza, że Legia jest na trzecim miejscu w tabeli, jest już bardzo blisko zapewnienia sobie właśnie tej trzeciej pozycji na koniec sezonu i gry w europejskich pucharach. Natomiast Warta bardzo blisko strefy spadkowej. W tej chwili ma tylko 2 punkty przewagi nad Koroną Kielce. Warta Poznań, Legia Warszawa 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.